Ty też jesteś akumulatorem. I teraz postaramy się wykorzystać ten akumulator do generowania energii. No dobra, brzmi dziwnie, ale tak naprawdę prawie każdy z nas to robił. Każdy, kto miał dynamo w rowerze, generował energię, prawda? Nie zawsze i nie wszędzie możemy mieć panele fotowoltaiczne. Czasami po prostu to jest za dużo zabawy, jeżeli mieszkamy w bloku i na przykład wspólnota się nie zgodzi. A czasami to jest za dużo zabawy po prostu, bo my potrzebujemy tej energii w nocy i nie co dzień i co my w ogóle mamy zrobić. To ci polega na tym, że ty jako ten akumulator nie potrafisz oddawać energii elektrycznej po prostu z paluszków. Znaczy potrafisz, ale to jest bardzo nieduża ilość energii. No i potrzebujemy jakoś zmienić energię, którą każdy z nas aż tryska dookoła, na energię elektryczną, tak? Którą będziemy mogli zasilić nasz ukochany telefon, oświetlenie czy różne inne rzeczy. Bo na przykład taki generator energii, jakim my jesteśmy, jest genialnym generatorem na czas trudny, na czas awarii, na wyłączenie, na moment, w którym jesteśmy poza gridem na przykład i bardzo łatwo mieć wtedy ze sobą generator, który użyje naszej energii do tego, żeby zrobić energię elektryczną. Jak wygląda taki generator? No musimy, najczęściej jest to po prostu prądnica, którą musimy napędzić siłą naszych mięśni. I możemy połączyć dwie dobre rzeczy, czyli być zdrowszym, sprawniejszym, silniejszym, poprawić sobie przepływ krwi do mózgu, żeby nie mówić potem popławić. Więc same korzyści. Największe mięśnie, jakie mamy i najsilniejsze, to są mięśnie naszych nóg. Jeżeli jesteśmy świetnym kolarzem, jeżeli jesteśmy sportowcem, jesteśmy w stanie wygenerować około 250 W, ale przez dosyć krótki okres. Więc montowanie prądnicy większe niż 200-watowa nie ma większego sensu. Dlaczego nogi? No bo rękami wygenerujemy dużo mniej energii, no i na dodatek musimy zbudować cały układ od zera. A jeżeli chcemy generować energię nogami, no to urządzenia już są. Albo rower stacjonarny przerabiamy na generator energii elektrycznej, albo trenażer do roweru, takiego normalnego, przerabiamy na generator energii elektrycznej. Ja jestem za rozwiązaniem trenażera, bo to jest o jeden gadżet w domu mniej. Znaczy, suma gadżetów się zgadza, ale w kilogramach się to nie zgadza. Czyli rower stacjonarny to jest wielkie i ciężkie bydle, dlatego że tamte koło zamachowe musi dużo ważyć. No i jakby nie ma sensu, metr kwadratowy domu czy mieszkania kosztuje tak dużo, że nie ma sensu inwestować kilkunastu tysięcy złotych w to, żeby zapewnić metr kwadratowy, w którym będzie miał stać rower stacjonarny, prawda? To znacznie lepiej mieć składany trenażer, który jak potrzebujemy, to rozkładamy i kręcimy na nim prąd. A na dodatek przyzwyczajamy się do ostrej jazdy na naszym własnym rowerze, więc same korzyści. Niestety rozwiązania, które są dostępne na rynku, są drogie i to tak na maksa drogie. To jest od 200 kilkudziesięciu dolarów w górę, gdzie no jest to totalny idiotyzm. Każdy najtańszy za 50 zł na Elixie kupiony trenażer ma już odebranie energii z koła tylnego naszego roweru. Więc tą sprawę mamy załatwioną. Wystarczy w tym momencie zamienić ten opornicę magnetyczną, która tam jest, która zapewnia nam zwiększenie oporów toczenia, zamienić to na prądnicę. Mamy od razu przełożenie, bo jako że obwód koła rowerowego to jest około 2 metrów, obwód tej rolki to jest około 30 cm, więc mamy od razu przełożenie 7:1. Od razu możemy korzystać też z przerzutek naszego roweru, żeby zapewnić jak największe obroty na tylnym kole. Potrzebujemy tylko połączyć wał prądnicy z wałem tego trenażera i sprawa jest załatwiona. I kręcąc generujemy, no powiedzmy, że te 150 W energii w ciągu każdej godziny. No to jeżeli weźmiemy pod uwagę, że będziemy tym zasilać 30-watowy, jeżeli mamy w miarę nowoczesny zasilacz do telefonu, który nam telefon naładuje w 1,5 godziny max, 5-watowe żarówki diodowe, które no 5W diodowa żarówka to już jest żarówka, która świeci jak nie wiadomo co. Więc to jest naprawdę dużo energii. A jeżeli jeszcze mieszkamy nie sami i jest więcej osób do tego kręcenia, to możemy zrobić 20-minutowe szykty, nakręcić tego prądu w akumulator tyle, że potem po podłączeniu przetwornicy 230
mamy prąd na granie na komputerze i oglądanie telewizji, pod warunkiem, że mamy LED-owy telewizor, nie oszukujmy się. No ale w tej chwili chyba już nikt nie ma plazmowych, więc pobór mocy jest bardzo mały. Tak? Dlaczego ciągle mimo to potrzebujemy naszego ukochanego akumulatora i naszej ukochanej przetwornicy? Otóż dzięki akumulatorowi i przetwornicy łatwiej jest dobrać moc odbieraną do mocy produkowanej. Otóż nasze dziecko może się po 3 minutach zmęczyć i powiedzieć: tata, już ciężko, i wtedy trzeba na nie nawrzeszczeć. I ono wtedy znowu kręci mocniej, ale zanim nie nawrzeszczymy, to nam światło zgaśnie, więc no bez sensu. Więc jak mamy smarkacza ładującego akumulator, no to mamy to z głowy, no bo w momencie, kiedy na niego krzyczymy i on płacze, to oświetlenie mamy z akumulatora. A tak zupełnie serio, to możemy dzięki użyciu doładowania akumulatora takiej przetwornicy jak DC-DC, jak jest tutaj w filmie, możemy dzięki temu ustawić maksymalny amperaż odbierany z naszej prądnicy. Tak? Czy to będzie alternator samochodowy, czy to będzie to, co ja polecam, czyli kupiona za niewielkie pieniądze, kupiony silnik z roweru. A używane silniki można kupić już od 100 do 300 zł. I każdy taki silnik jest prądnicą na magnesach stałych. Część z nich jest od razu nawet z przekładnią wewnątrz, więc no w ogóle czad. Naprawdę, bardzo, 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 bardzo fajna rzecz. Wrzucamy z niego, musimy wyjść z niego 3 fazami, wrzucamy to na mostek trójfazowy i potem wrzucamy na naszą przetwornicę DC-DC. I teraz przetwornica DC-DC ma na zewnątrz wyjść 14,4 V, czyli przyjmijmy około 15 V. My jako byty harpagan dla siebie możemy ustawić ograniczenie prądowe na 10 amperach, no ale tak jesteśmy straszny byk, to na 12. Ale już jak usiądzie tam nasza piękniejsza połowa albo zagonione do pracy dziecko, no to ono 150 W nie wykręci. Więc w tym momencie możemy zmienić obciążenie, tak jak w trenażerze można zmieniać obciążenie pod górkę i z górki i na wprost, żebyś się nauczył sprintować. Tak samo możemy zmienić obciążenie właśnie w tej przetwornicy, po prostu zmieniając ograniczenie prądowe. Czyli jeżeli 15 V jest na wyjściu na stałe, a my ustawimy tam 4 ampery, to nasze dziecko spokojnie może się cieszyć, jak to ono szybko i mocno kręci, kręcąc 4 razy 15, czyli 60 W. Proste? A my znowuż za 20 minut je zmieniamy. Przestawiamy sobie ograniczenie na 10 A i robimy prawdziwy prąd. Są ludzie, którzy chcą w ten sposób zelektryfikować Indie. Są ludzie, którzy w ten sposób już elektryfikują Afrykę. Niestety ceny generatorów, jakie są w tej chwili, są według mnie absolutnie nie do przyjęcia. Jeżeli jest ktoś w Polsce, kto na przykład zajmuje się w tej chwili rowerami i chciałby się w coś takiego pobawić, no bo jakby doszedłem do wniosku, że zanim się do tego przekona Chińczyków, to miną lata, dlatego że u nich po prostu wygoda i są jeszcze na początku tej piramidy Masłowa, czyli w tym momencie, kiedy bardzo, bardzo konsumpcja i pokazywanie, że mnie stać, żeby mieć brzuch i pokazywanie, że mnie stać, żeby wszystko było elektryczne, łącznie z deską klozetową i tak dalej, to jest sens życia, więc dla nich jakikolwiek wysiłek fizyczny kojarzy się z chłopem na roli, którym oni bardzo nie chcą być, bo jeszcze ich rodzice byli. Dlaczego to jest takie ważne? No bo pamiętajmy, że to, co my mamy jako eksport z Chin, to są tylko odrzuty. Dla nich rynek europejski, jakkolwiek duży, jakkolwiek tam 500 milionów ludzi i tak dalej, jest niczym w porównaniu z 2-miliardowym rynkiem chińskim, który mają tak, mają dostępny w zasięgu ręki. Więc produkty, których nie potrzebuje rynek chiński, mają bardzo ciężko, żeby zaistnieć. Dlatego jest spora szansa, że ktoś, kto zacznie produkować takie rzeczy w Europie, na przykład importując półprodukty do trenażerów, i dokładając do nich kupione w innej fabryce prądnice, opanuje rynek europejski. Na dodatek będzie to produkt europejskiej produkcji. Produkt europejskiej produkcji. Boże, człowieku! Weź się w garść! Więc
bardzo EU ecological friendly i tak dalej, wszystkie możliwe zielone ptaszki przy okazji. Gdyby ktoś był zainteresowany współpracą, proszę o info w komentarzach albo od razu maila arekderlukiewicz@gmail.com i jedziemy. Jedziemy. Ja biorę na siebie stronę chińską i próbujemy coś z tego poskładać po prostu. Może się uda? A na razie jest dla mnie za trudne. Degradacja tego człowieka przebiega w straszliwym tempie. Ale w każdym bądź razie się subskrybujemy i nie wolno się, broń Boże, odsubskrybowywać. Widziałem, jedna osoba się jedna osoba mniej się zrobiło pod którymś filmem i mi się zrobiło strasznie przykro i smutno i potem chodziłem taki przybity i proszę, nie róbcie tego. Się subskrybujemy. Do zobaczenia.